Wyszła godzina 18, a we wtorek oznacza to początek naszego programu Dzień dobry, dobra. Dzisiaj będziemy rozmawiać na piękny temat, bo będziemy rozmawiać z Agnieszką Szeremetą, wizażystką, stylistką, właścicielką Creo Academy, osobą, która dba kompleksowo o wizerunek swoich klientów. W mediach bardzo często określają ją jako wizażystkę gwiazd, natomiast wiem, Agnieszko, że Twoim celem jest tak też inspirowanie, kobiet na co dzień, żeby mogły osiągnąć swój sukces. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa. Agnieszka pracowała, jeszcze dodam Państwu, przy bardzo ważnych topowych projektach, takich jak The Voice of Poland, Taniec z Gwiazdami, Twoja Twarz Brzmi znajomo, czy Big Music Quiz. Ale ostatnio można Cię też zobaczyć na planie SOS Mai Sableskiej. Jak się przygotowałam na dzisiejsze spotkanie, zwróciłam uwagę, że na swojej stronie masz taki ulubiony cytat, mówiący o tym, że pewnego razu uczeń zapytał mistrza: Jak długo musi oczekiwać zmiany? I mistrz odpowiedział: Tak długo, jak będziesz oczekiwał. I bardzo to mnie zainspirowało. Powiedz, jak to jest w twojej pracy? Czy klienci, jak szybko godzą się na właśnie zmiany swojego wizerunku? Oj, radykalna taka zmiana wizerunku musi wychodzić gdzieś tam z głębi nas. I musi to być świadoma decyzja, A więc jak już zapadnie, to najczęściej osoby, które potrzebują pomocy, zgłaszają się do personal shopper, czy właśnie osoby, która pracuje z make-upem, bo nie ukrywajmy, że jest to nasz kobieca, nasza kobieca broń, e, nasz wizerunek. E, jeżeli tutaj już mamy postanowienie, chcę coś zmienić, chcę się czegoś nauczyć, e, to jest ten pierwszy, najważniejszy krok. Później e, otwartość na zmiany, bo one muszą nastąpić. Arkić, tak, ja e, uczę klientki moje właśnie, jak zrobić sobie taki poprawny makijaż. Spotykamy się na lekcji makijażu, robimy oczywiście całą tam analizę i przegląd kosmetyczki, co tam jest co nie pasuje, czego jest za dużo i wtedy przechodzimy do tych ważniejszych już rzeczy, tak? czyli właśnie zmiany wizerunkowej. Wyuczymy się pewnych jakichś tam powiedzmy schematów, zdradzam oczywiście też tajniki makijażystek, a następnie klientka jest już odsyłana do domu No i wtedy zależy od niej, jak będzie to wykorzystywała. Już z kompletem porad. Tak. I inspiracji. Tak, tak, dokładnie. Tak samo też w wizerunku takim całościowym. tak Jako personal shopper też chodzę z klientkami na zakupy i tutaj jakby pojawiają się różne postanowienia. Najczęściej są to postanowienia noworoczne, gdzie wszyscy chcemy zmienić swoje życie. ten Każdy następny rok ma być inny, wyjątkowy i fajnie takie postanowienie sobie gdzieś tam zrobić ale później też właśnie kontynuować te postanowienia, które, rady, które gdzieś tam już dostaliśmy na lekcji podczas zakupów czy lekcji makijażu. Chciałam Cię zapytać, ponieważ pracujesz w topowych projektach, znanych projektach, więc zapewne pracujesz z celebrytami. Natomiast na co dzień pracujesz też z, nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, z zwykłymi kobietami, które uczą się też takiego makijażu na co dzień, może niekoniecznie na scenę. Czy te dwa światy makijażu różnią się między sobą? Tak naprawdę na pozór różne, ale jednak mimo wszystko bardzo bliskie sobie, ponieważ wszystkie chcemy pięknie wyglądać, tak samo i celebryci. U nich ten wizerunek jest, że tak powiem, najważniejszy. Jakby nie ma tutaj możliwości na popełnienie jakiegokolwiek błędu, ale tak samo też, właśnie z klientkami, takimi ja je nazywam codziennymi. One też chcą pięknie wyglądać, więc ta, tu jest ten moment, gdzie mi powiedziała, że nic się nie różni. Tak? To jest jedno i, i to samo. Zupełnie inaczej pracuje się z gwiazdami. Ja uwielbiam, kocham pracować z moimi klientkami. E, są bardziej wdzięczne, e, doceniają e, to, co się dla nich zrobi, e, więc no, powiedzmy, że jest to to samo. Twoja marka personalna jest naprawdę silna, działasz aktywnie w mediach społecznościowych i zapewne dla wielu osób, które stawiają być może pierwsze kroki w świecie makijażu, jesteś inspiracją. Jest to jednak trudna branża, pełna nowości, zmieniających się technik. Czy podzieliłabyś się jakąś radą właśnie dla takich osób, które wchodzą w ten świat makijażu? Jak się nieustannie rozwijać, podążać za tymi trendami i osiągać sukcesy? Sukcesy w branży. Więc gotowej recepty nie mam na to, ale ucząc dziewczyny, zawsze zwracam uwagę na to, żeby były sobą i jak najbardziej inspirowały się, natomiast nie kopiowały. Jeżeli zaczniemy w tym zawodzie kopiować czyjeś pracę albo kopiować swoją osobę, to będzie takie ciągłe podążanie za tym ideałem, co może doprowadzić nas do tego, że nigdy nie będziemy z siebie zadowoleni. Więc starajmy się jak najbardziej czerpać to, co nam świat daje. Podglądajmy, doczytujmy, oglądajmy jak najwięcej, bo cały czas tutaj te trendy się zmieniają. Nie można się zatrzymać. To, czego ja się uczyłam 20 lat temu, teraz absolutnie jest passe. Mm -hmm. Zmieniło się. <laughs> tak jest. I też długo mi to zajęło czasu, zanim jakby złapałam znowu ten nowy trend. To są ciągłe szkolenia, warsztaty, właśnie taka otwartość, chęci poznania nowych rzeczy. No i taka pokora w tym zawodzie to jest jedna z rzeczy, o której zawsze dziewczynom mówię, że jakby trzeba mieć tutaj yy, kilka cech, żeby osiągnąć sukces. Yy, I trzy podstawowe cechy to jest pokora, później jeszcze raz pokora, jeszcze raz okay. pokora. <laughs> Czyli jest to jak, 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 jakaś rada na pewno dla, yy, dla kogoś, kto się rozwija w branży. Nadchodzą Andrzejki i wiem, że nasi widzowie nie wybaczyliby mi, gdybym nie zapytała Ciebie, co jest teraz trendy, co jest trendy w, w makijażu, jak się pomalować? Wydaje mi się, że trendy się zmieniają. Nie warto zawsze ślepo podążać za tymi trendami, bo mogą nas niestety zgubić. Zróbmy to, zróbmy makijaż taki, który będzie właśnie zgodny z, z naszym typem skóry, z naszym typem urody, dostosujmy go do ubioru, który będziemy sobą reprezentować. Ja zawsze głoszę tą zasadę, że im mniej, tym lepiej to zawsze się sprawdzi. Sprawdzę. Tak, ale to też nie znaczy, że jakby im mniej, tym lepiej, to y, nic, mało. Może być jakieś szaleństwo, ale jak już stawiamy na... Oko, to, to już nie róbmy mocnych ust, jak stawiamy na usta. Jeżeli są oczywiście ładne i warto je podkreślić, to już zostawmy to oko takie lżejsze. Kocha, kobiety kochają konturowanie, więc jak najbardziej też zachęcam do tego, bo twarz wygląda zupełnie inaczej. Często kobiety pomijają róż, do czego ja zachęcam, żeby korzystać z niego, bo on zawsze będzie nas odmładzał. Okay. Jest to nasza kobieca tajemna broń i rozświetlacz, jeżeli możemy oczywiście sobie na niego pozwolić. Dobrze dobrany podkład, który nie wygląda za ciężko, który nie postarza naszej skóry, rozświetli i ładnie wyrówna wszelkie jakieś niedoskonałości i nierówności, które są na skórze. Wiemy już jak się pomalować, dałaś nam wskazówki, a w co się ubrać, w ogóle czym się kierować przy wyborze właśnie takiej kreacji? jakbyś się z nami miała wybrać na zakupy, to na co zwracać uwagę? Gdybym poszła z wami na zakupy, najpierw musiałabym poznać e, atuty, jakie dana osoba posiada. Najczęściej jest tak, że jak idę z e, kobietą na zakupy, e, spotykamy się już w garderobie i pytam się właśnie, co najbardziej lubisz w sobie i wtedy słyszę, może zacznijmy od tego, czego nie lubię. Niestety my, kobiety, mamy to w sobie, że widzimy w sobie mnóstwo wad a taka osoba, która z zewnątrz zupełnie inaczej na nas patrzy. Bardzo często zdarza się tak, że klientki mówią, ale w życiu Pani Agnieszko tego nie założę, po czym jest, jak ja w tym super wyglądam. Więc zwróćmy uwagę właśnie to, co jest fajne w nas. Może mamy długie nogi, ładne łydki, krągłe biodra, które warto jest podkreślić i dopasujmy do tego swoją stylizację. Ja uwielbiam sama jakby w sobie zakładając rzeczy, czuć je na sobie. Jakby jeżeli czasami coś założę i czuję, że to nie jest ten dzień, to rezygnuję z tego. Jednak mimo wszystko to jest bardzo ważne, żeby poczuć. No i znów tu odniosę się do tej klasyki, którą uwielbiam i kocham prosto, klasycznie elegancko, ładnie wszystko to co się sprawdzi teraz bardzo modne są sukienki właśnie takie bardzo minimalistyczne proste, można je fajnie połączyć z jakąś ramanowską to też w zależności gdzie wychodzimy na te czy na jakąś domówkę czy, czy do restauracji, na, na kolację czy z imprezą, wtedy no, musimy dopasować odpowiednio czyli ten trzeba przemyśleć do, do czego ta kreacja ma nam służyć tak, tak, dokładnie. Czasami właśnie można skromniej pobawić się kreacją, a zaszaleć z fryzurą i z makijażem. Teraz jest idealny czas, no bo w tamtym roku nie mogliśmy się bawić, więc teraz to jest ten moment, żeby zasza zaszaleć. Tak. Może nie z brokatem? <gry> Czyli brokat zostawiamy i gdzieś indziej szukamy tego, tej możliwości szaleństwa. Agnieszka, chciałam jeszcze z Tobą porozmawiać, bo Ty również uruchomiłaś niedawno projekt, który ma na celu inspirować kobiety, ale nie tylko kobiety związane z, z wizarzem, czy, czy z branżą beauty. Ogólnie, wszystkie kobiety chcesz inspirować do tego, żeby odnalazły siebie i swoją drogę sukcesu. Mogłabyś opowiedzieć o tym projekcie? Tak, powstał projekt w pandemii, kiedy nas zamknięto, a ponieważ kobiet, kocham kobiety i uwielbiam z nimi spędzać taki kreatywny, twórczy czas, podczas medytacji wymyśliłam, że fajnie by było spotkać się w większej grupie z kobietami, które podobnie jak ja chcą się rozwijać, chcą iść do przodu i powstał projekt Sheremeta Beauty Camp w Pałacu Manowce. W przepięknym miejscu, który jakby ma na celu pociągać ze sobą kobiety, które są na różnych etapach swojego życia. Jedne przyjeżdżają po to, żeby się zrelaksować, inne przyjeżdżają po to, bo są na takim etapie swojego życia, że potrzebują usłyszeć czasami właśnie to jedno słowo, jedno zdanie. Pierwszym moim gościem była Marzena Rogalska która jak zadzwoniłam do niej, to powiedziała szeremetka, nie wiem co ty tam robisz, ale wchodzę w to. Teraz ostatni projekt, który został już zakończony był właśnie z Natalką Siwiec, ponieważ Natalia też dość mocno rozwija się duchowo i podzieliła się z dziewczynami, jak afirmować, jak przyciągać do swojego życia to szczęście, którego tak ciągle poszukujemy, a tak naprawdę ona jest w nas. Na koniec chciałabym Ciebie poprosić, żebyś podzieliła się z naszymi widzami, gdzie mogą Cię śledzić, żeby się właśnie inspirować, czy to makijażem, czy, czy jakimiś stylizacjami, ale może też poczytać o Twoich projektach, być na bieżąco z Twoimi inicjatywami. Serdecznie zapraszam Państwa na mój Instagram Agnieszka Szeremeta oraz na Facebook Agnieszka Szeremeta Makeup Artist. Myślę, że jeżeli będziecie poszukiwali nowości, trendów, informacji dotyczących nawet pielęgnacji, to tam znajdziecie mnóstwo wiadomości. Dziękujemy Ci bardzo. Ja Państwu również dziękuję. Moim gościem była Agnieszka Szeremeta, niezwykle inspirująca kobieta, która podzieliła się z nami swoją. Karierą swoimi wskazówkami dotyczącymi wizażu. Bądźcie z nami w kolejnych odcinkach Dzień Dobry Dobra. Poczuł się dobrze w gminie Dobra.